da się podpisać z zamkniętymi oczami, bo trzeba podpisać kilka ocen w dzienniczku, to mi zawiesił kieszonkowe. Przechlapane. Mało to, że gongów pełno, to jeszcze ta niezgodność poglądów z mańkiem na Polaku. Można wpaść w totalną nerwicę. Opowiem wam, jak to było. Manik rozdawał wypracowanie. I zamiast każdego pochwalić, że zmarnował kolejny wieczór, i zamiast przy odjazdowej grze komputerowej męczył się przy biurku, on z mety. Wydaje mi się, że głupota niektórych przechodzi jakąś mutację. No i się zaczęło. Totalne czepialstwo. U Bugalskiego, który pisał z odrodzenia, nie podobało mu się. Kochanowski był nowotworem literatury odrodzenia. U Letyckiej doczepił się do przecież niewinnego zdania. Mickiewicz powrócił do ojczyzny jako zwłoki i spoczął w Warszawie. Oberwało się Barańskiemu. Za bitwie o Anglię brali udział żołnierze angielscy i brytyjscy. Gromy zebrał Misiak. Za Danuśka stanęła na ławic i zagrała na lutownicy. Nawet Wiśniewska, która jest klasowym kujonem, oberwała za Jurand był rycerzem szybkiego reagowania. No a nie był! Dla mnie to normalnie sprawa dla rzecznika praw ucznia, bo Manik czepia się niesłusznie. No a poza tym to nawet szkoda mi się zrobiło tej Wiśniewskiej, bo zjarała się przed klasą jak jakaś cekła. Aż tu nagle słyszę... Ale to, co popełniła Wadecka w natchnieniu, nadaje się do Księgi Guinnessa. Gwarantowana pierwsza nagroda w kategorii niewyobrażalny brak wiedzy. Przeczytał z kwaśną miną. Judasz wyda Jezusa za 30 dolarów. Tak, ja to napisałam. Nie do końca ja żyłam, o co biega, ale jakoś czułam, że idzie o kasę. Po okrutnej decyzji starego i zawieszeniu mi tygodniówki wszystko wydaje mi się z tym, czego mnie niesłusznie pozbawiono. No a Maniek cały czas mi o tym przypomina. Wstałam więc i zaczęłam mówić o braku tolerancji dla debiutujących na giełdzie, a także szacunku tatusiów, w którym przerywa się oglądanie kolejnego meczu, no bo córunia ma zadane wypracowanie. Potem coś nawijałam o wpływie tych uwag na wygląd u mężczyzn w tym wieku i chyba przegięłam. Uwaga od Mańka zajęła pół dzienniczka. Nowa gówna pokazała mi język i odwróciła się plecami. I za co? Że ją przy okazji broniłam przed obciachem, przed całą klasą, która miała niezły upał. Świat jest niesprawiedliwy. No a na końcu usłyszałam, że mój ojciec po latach mistrzowskiego ukrywania się ma się ujawnić na wywiadówce. Totalna kapota. A potem coś dodał, że wpędzimy go do grobu i zaczął swój wywód na temat niewdzięczności pracy nauczyciela. Kartkówki, klasówki, podyplomówki, bezpłatne nadliczbówki, frustracje, wariacje, różne kombinacje, papierów rów za trzęsienie, no a wynagrodzenie? W lot pojęłam, że Mańka trzeba czymś zmiękczyć. Postawiłam na aktywność na Polaku. I gdy ogłosił konkurs na najciekawsze hasło reklamowe, postanowiłam, że zabłysnę i popełnię coś ekstra. Grunt to pomysł i żeby to rymu było, nie? Myślę i myślę. Poce się z wysiłku. Aż w końcu hurcka mam. Inni goście czytają coś w stylu: niech się Jakob sali czy boschowa, najzdrowsza jest kawa zbożowa. A ja, pewna wynagrodzenia win, głośno. W jednej misce Whiskas, w drugiej KitKat, a nasz Maniek z głodu padł. No, gdy trzymana za kołnierzyk byłam wleczona przez Mańka do dyrektora, nachyliła się nade mną Wiśniewska i swoim słodziuteńczkim głosiczkiem wyszeptała mi: daj mi swoje zdjęcie. Po co? Zdziwiłam się. Pozbieram pokemony.
strasznych chwilach przyjaciel potrzebny na moc zaraz. Yeah.
Fast, 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 fast